Piotrze, kolejny sezon Superligi przed nami. Wy pierwszy mecz rozegracie w weekend ze Stalą Mielec. I tak na początek ogólnie o tym sezonie, bo to będzie takie trzecie twoje podejście w Puławach do medalu. Dwa poprzednie się nie udały, w myśl przysłowia do trzech razy sztuka, warto by było ten sezon zakończyć medalem. A chyba powody ku temu są, bo zespół mocno przepracował wakacje i jest trochę wzmocniony. Tak jak powiedziałeś, jest to już moje trzecie podejście w Puławach do medalu i miejmy nadzieję, że tak jak to powiedzenie mówi, do trzech razy sztuka i w końcu ten medal tutaj będzie i w końcu go zdobędę dla Puław. Na pewno przesłanki ku temu są. Bardzo ciężko przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Bardzo dobry turniej rozegraliśmy w Strudze i w Doboju. Także te dwa tygodnie tam spędzone na Bałkanach na pewno dały nam dużo, dużo pożytecznego użytku. I cóż, no na pewno ekipa jest mocniejsza niż rok temu, także na pewno to jest też duży plus. No i miejmy nadzieję, że w końcu ta nasza gra już będzie wyglądała tak, jak należy przez cały sezon, a nie tylko przez połowę, jak do tej pory to wyglądało. No właśnie, mówiłeś o ciężko przepracowanym okresie przygotowawczym, ale ten okres był inny niż poprzednie, chociażby ze względu na nowego trenera, nową myśl szkoleniową, nową myśl przygotowawczą. Tak jak powiedziałeś, ten okres przygotowawczy był zupełnie inny niż wszystkie, które do tej pory tutaj przychodziliśmy. Było dużo grania, bo graliśmy bodajże 14 czy 15 spotkań, także to jest naprawdę w okresie przygotowawczym bardzo dużo. No i przede wszystkim te turnieje po Bałkanach, gdzie wcześniej tego nie mieliśmy, a tutaj trener swoją myśl szkoleniową nam pokazał i myślę, że to będzie dużo pożytecznego z tego grania, bo było dużo miejsca, żeby to przećwiczyć, różne zagrania, z nowymi zawodnikami się bardziej zgrać. Wiadomo, że trening a mecz jest to zupełnie inna rzecz. I tak jak mówię, no myślę, że to zaprocentuje w lidze. Piotrze, chyba ciekawiej się przychodzi na treningi w ogóle, kiedy masz, tak naprawdę nie wiesz, co cię czeka na treningu, bo chyba nie spodziewałeś się, że podczas okresu przygotowawczego możesz trenować w basenie. No tak jak właśnie powiedziałeś, aż z miłą chęcią się przychodzi na trening, bo tak naprawdę nie wiesz, co cię czeka. Trener nas zaskoczył właśnie w Doboju, gdzie powiedział, idziemy na basen, a nagle przyszedł trener personalny i nam zrobił trening. Także na pewno jakaś niespodzianka i bardzo fajnie i to jest motywujące. Cóż, no miejmy nadzieję, że w lidze będzie tak samo, tylko będzie nam brakowało zwycięstw do tego i będzie super. Powiedziałeś, że trzecie podejście do medalu, no i warto by było ten medal zdobyć, wszyscy tego chcemy, ale inne zespoły też nie przespały okresu przygotowawczego. Czy patrzyliście na to, co dzieje się w innych zespołach pod względem chociażby wzmocnień i rozegranych sparingów? Nie, jakoś tak wagi nie przywiązywaliśmy do tego, kto tam kogo wzmacnia. Tam widzieliśmy Górnik Zabrze na turnieju w Kaliszu, także na pewno jest to mocny zespół. Już był rok temu, teraz nam doszedł Paweł Niewrzawa. Doszedł ten lewa połówka za Demar Leon, na pewno jakieś to są wzmocnienia, ale my też się wzmocniliśmy i cóż, no na pewno walka o trzecie miejsce będzie jeszcze mocniejsza niż rok temu, także, bo i Mielec na pewno będzie walczył, jeśli tam się sytuacja troszkę finansowa uspokoi. Myślę, że i Szczecina nie można skreślać, bo tam są doświadczeni zawodnicy, także na pewno ta walka o trzecie miejsce będzie bardzo ciekawa i miejmy nadzieję, że w końcu to my z nich wyjdziemy zwycięsko. No to jeszcze na koniec przejdźmy do tego najbliższego meczu, który was czeka. Wspomniałeś właśnie o Stali Mielec, która na pewno będzie liczyła się w walce o wysokie lokaty, ale tam jest sytuacja po pierwsze organizacyjnie niepewna. Jeżeli tam się wszystko ustabilizuje, to na pewno będzie to silny zespół. No i pokazał w sparingach właśnie, że jest silnym zespołem, pokonując chociażby Górnika Zabrze czy Tartana Preszow, z którym wy przecież też niedawno graliście. Tak, bo mówię, Mielec od kilku lat jest bardzo silny. Jeśli ta sytuacja się tylko uspokoi troszeczkę organizacyjnie i finansowo, oni zawsze byli groźni, także na pewno broni nie złożą i będą chcieli walczyć o te trzecie miejsce. W sparingach pokazali, tak jak właśnie ty powiedziałeś, że pokonali Górnika Zabrze, Tatran Preszów, także no na pewno to są mocne ekipy i trzeba będzie się z nimi liczyć. Ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy tak naprawdę, żeby wejść odpowiednio w ten sezon i zobaczymy. No na pewno ten mecz będzie dla nas też ciężki, bo nie wiemy na co ich stać, nie oglądaliśmy żadnego ich meczu, ciężko jakieś tam wideo zebrać. Ale myślę, że też mamy parę nowinek, które zastosujemy i możemy ich zaskoczyć i miejmy nadzieję, że to my zgarniemy te dwa punkty w Mielcu. No właśnie, no to zabawmy się jeszcze w typera na koniec. Jaki wynik typujesz? No myślę, że 4 dla nas.